witamy serdecznie na pierwszym piętrze w Centrum Misji Jana Pawła II przy projekcie Góry Wartości. Jak zwykle kilka słów opowiem o tym projekcie. Już niektóre znane twarze, więc witam po raz kolejny. Góry Wartości to spotkania z najwybitniejszymi osobistościami świata gór, z alpinistami, himalajstami. Oni przychodzą tutaj do nas powiedzieć nam, że chodzenie po górach, wspinaczka to jest nie tylko intensywny wysiłek fizyczny, to jest nie tylko sport, to także zwrócenie uwagi na wartości, tak jak na przykład moralność, przyjaźń, estetyka i rozwój duchowy człowieka. Tutaj wspólnie na tych spotkaniach odpowiadamy sobie na pytanie, czego w tych górach szukamy, jak z tych gór wycisnąć to, co jest najlepsze. Dzisiejszym naszym gościem jest znany wszystkim Aleksander Lwow, polski himalajsta i alpinista. Uczestnik wielu wypraw w Alpach, Norwegii, Pamirze, Hindukuszu, Afgańskim Kaukazie. Uczestnik wypraw w Himalaje, m.in. na K2, Yaung-Kang, Broad Peak, Mount Everest, zdobywca 4 8-tysięczników, redaktor naczelny magazynu Góry i Alpinizm. Raz jeszcze oklaski. To tyle? Tak. Światło, proszę. Światło. Jak do mnie miało być wyłączone. Wolałbym, żeby moich zmarszczek nie było widać dobrze. Jak do mnie kolega zatelefonował i powiedział, że mam wziąć udział w mówieniu o etyce w Centrum Myśli Jana Pawła II, to myślałem, że upadnę, bo prędzej bym się śmierci spodziewał niż takiego zaproszenia. No ale potem pomyślałem, że z każdą trudnością trzeba się zmierzyć. A ponieważ, jak się dowiadujemy, Państwo się tu dobrze znacie, bo chodzicie wiecznie na geniuszów alpinistycznych. Widzę plejadę znanych mi twarzy, zaprzyjaźnionych osób na ścianie. No to w takim razie trzeba wziąć byka za rogi i będziemy gadać o górach. Takie pytanie, skąd się te góry w naszym życiu biorą, na pewno prędzej czy później by padło, więc żeby uprzedzić ataki, to w czasie tej ponadgodzinnej tu mojej przemowy odpowiem na szereg pytań, które spodziewam się, że mogłyby paść. A gdyby któreś z tych pytań, które powinno paść, nie padnie jednak, na przykład takie, dlaczego i jak wbija się hak w skałę, skoro ona taka twarda, to wtedy proszę ewentualnie kupić moją książkę, gdzie również i takie odpowiedzi na te pytania można znaleźć, ale w gruncie rzeczy próbuję jakoś się tutaj rozruszać, bo powinienem opowiedzieć o tym, jak bywa się, jak się człowiek może stać alpinistą, chociaż tego nigdy wcześniej nie planował. No bo czyż może planować być himalaistą ktoś, kto w wieku lat 7 idzie do szkoły i na pewno wtedy o niczym innym nie marzy, tylko o tym, żeby gasić pożary, a latać. Bo przecież latanie jest największym marzeniem człowieka, a nie chodzenie po górach, bo w góry człowiek, kiedy tylko mógł, to nie chodził, a co najwyżej w pogoni za żarciem albo w poszukiwaniu złota. Ja poszedłem najprostszą, najbardziej typową drogą. Nie marzyłem o gaszeniu pożarów, ale o lataniu. I dlatego, jak tylko było to możliwe, zacząłem budować modele, licząc na to, że później pójdę do technikum, lotnicze zakłady naukowe, ono się tak fajnie nazywało, ale
zakładami naukowymi to miało tylko to, że szkoliło mechaników lotniczych i kiedyś w roku 1968 trafiłem w takie to umundurowane, ostrzyżone prawie po militarnemu zbiorowisko, gdzie jak widać gołym okiem właściwie nie można się dopatrzeć ani jednej panienki. A przecież w tym wieku człowiek o niczym innym nie marzył, tylko o tym, żeby mieć długie włosy i kombinować z panienkami. Na szczęście któregoś dnia do mojego klubu turystycznego przyszedł kolega i powiedział, a ja będę grotołazem. O, grotołazem, no to ja też. No i mamusia musiała, miałem wtedy 15,5 roku, podpisać dokument, że się na to zgodzi. Ona nie wiedziała, czym się to może skończyć. Ja też. Wydawać by się mogło, że jak człowiek odbędzie prymitywne szkolenie, jak kupi gdzieś dwa ciężkie haki, ma w NRD, z NRD przywiezione, był taki kraj, nie wiem, większość nie pamięta, dwa ciężkie karabinki i linę, taki sznurek sizalowy, do tego najlepsze możliwe wtedy buty wspinaczkowe typu maraton, getry piłkarskie, no to można łoić. Ta fotografia była wykonana na chwilę przed tym, jak pewien, że sięgnę do chwytu, tego chwytu nie odnalazłem, runąłem w dół, poleciałem 5 metrów, jeden z tych haków na szczęście wytrzymał i dzięki temu możemy dzisiaj pielęgnować myśli Jana Pawła. Wtedy, kiedy ja prymitywnie pokonywałem łatwiutkie drogi, sławni koledzy, tak jak tutaj Kazimierz Głazek, trenowali hakówkę. Skomplikowana technika wspinaczkowa, która w tamtych latach umożliwiała pokonywanie takich partii gór, ścian, skał, których inaczej by się nie dało. Ale to moje pokolenie, pokolenie taterników lat 70. bardzo szybko pokazało tym dziadom, którzy mieli wtedy po 35, 40 lat, to nie są żarty, że kiedy porzuci się te świetne maratony i kupi welurowe buty, to nagle w tychże welurowych butach na ścianach ukochanych naszych sokolików, tych skałek położonych bliziutko Jeleniej Góry, proszę zwrócić uwagę, jak one jednak się zmieniają na przestrzeni lat. Kiedyś Niemcy wycinali drzewa i palili nimi. W tej chwili tego nie wolno robić. Przepraszam, zagalapowałem się. W każdym razie, kiedy się kupi welury, to nagle można odrzucić ławeczki i haki i pokonywać te trudne fragmenty ściany wolnym wspinaniem. Wtedy, w 70 roku, w klubie, do którego należałem, we Wrocławiu, najsławniejszą jego postacią była Wanda Rutkiewicz. Wtedy jeszcze nie sławna himalaistka, ale już sławna alpinistka. Wanda, nasza koleżanka klubowa, potem uciekła tutaj do Warszawy. Gdzieś w tym rejonie, na północnej ścianie trzeciej góry świata, Kanchenjongi, w roku 1992 zaginęła. A w naszej nomenklaturze należałoby powiedzieć, że zginęła. Do tamtej pory, kiedy Wandzia, wtedy ona miała prawie 50 lat, zdobyła, bądź używając militarnej retoryki, pokonała 9 ośmiotysięczników. I proszę sobie wyobrazić, że Wanda potrzebowała, właściwie jej duch, 20 lat, żeby znalazła się na świecie kobieta, która prześcignie ją pod względem ilości zdobytych ośmiotysięczników. Kiedy welury okazały się dla nas
troszeczkę za luźne, za mało, za niezbyt dobrze jednak się w tym pokonywało bardzo trudne drogi. Wtedy odkryliśmy korkery. Wystarczyło w korkotrampkach obciąć korki przednie, podkleić mikrogumą i można wtedy było łoić. Te buty podniosły poziom naszego wspinania naprawdę o stopień. I wtedy okazało się, że większość hakówek robionych przez dziadków można przebiegać. W latach 70., w połowie lat 70., bardzo rozpowszechniły się zawody wspinaczkowe na czas, w których brałem udział i jeździłem do Związku Radzieckiego i na Węgry i do Czechosłowacji. Były też takie kraje kiedyś i trzeba przyznać, że jakoś mi to odpowiadało. Miałem do tego talent. Dzisiaj paker, który wisi na skałach, musi być koniecznie obnażony, bo przecież damy nie zobaczyłyby, jak mięśnie tu na grzbiecie pięknie pod obciążeniem pracują. Fotografie wykonywane wszędzie i przy każdej okazji nie oddawałyby tej gry i tego wysiłku. Sprzęt. Nigdy przelot ostatni poniżej kolan, bo przecież gdyby był niżej, to mógłby polecieć więcej niż 2-3 metry, na przykład 5, mógłby sobie krzywdę zrobić, a w tej zabawie nie o to chodzi. My jednak, mówię my, bo miałem też jeszcze kilku kolegów podobnych do siebie, wariatów, mieliśmy zawsze gdzieś w tyle głowy góry wielkie. Wielkie, czyli Tatry. No, na początku nie oszukujmy się. W latach 70. marzenia o Alpach to była wielka wyprawa, a cóż dopiero marzenia o jakichś Himalajach. Przecież wiadomo, że tam tylko bogowie jeżdżą. Przed Tatrami, tam na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkam, najlepszym terenem do treningu zimowej wspinaczki były, są i będą śnieżne kotły, bo mają ściany po 150 metrów, a zimę taką, że trudno szukać jej w Alpach, jeżeli dobrze powieje. A kiedy już ma się odpowiednie techniczne przygotowanie ze śnieżnych kotłów wyniesione, to wtedy można jechać do Mekki naszego wspinania, w Tatry, no a jak w Tatrach, to oczywiście do Doliny Rybiego Potoku, bo tak naprawdę żadna inna dolina w naszych Tatrach nie oferuje takich wymarzonych, obczytanych wcześniej w dzieciństwie ścian jak ta. Kiedy się ma już na koncie wielkie drogi tatrzańskie, to oczywiście wschodnia ściana Mnicha to pecha, ale w moim pokoleniu przejście Era obok tego charakterystycznego M poprzez okapy pierwsze, potem drugie, przejście tej drogi było marzeniem każdego początkującego człowieka, bo obczytał się Długosza, obczytał się innych klasyków. No i pierwsza rzecz, jaką by chciał młody wspinać, to pójść właśnie na tę ścianę. Kiedy 20, bodaj 5 lat później, po moim przejściu Era, poszli dwaj goście młodzi, tak jak my wtedy w latach 70., ale już doktrynalnie odmienieni na Era i przełoili go bez użycia żadnych sztucznych ułatwień, no to wtedy już wiedziałem, że na Era nigdy pójść nie mogę, bo albo dam plamę, albo nie dam rady. Ale na tym polega prawo życia, że my oblegaliśmy ścianę kazalnicy, tę największą, najbardziej honorną, jak mówią górale niekiedy, prawie półkilometrowej wysokości, trudną technicznie ścianę. My mieliśmy jeszcze możliwość robienia na tej ścianie pierwszych przejść zimowych. Później młodzież ta, która już dołajała nam na Erze, wyszukiwała pomiędzy drogami, których tumultum, jakieś warianciki tylko po to, żeby ich nazwisko trafiło do przewodnika albo do taternika. Tatry, najpiękniejsze góry, jakie można spotkać na świecie, bo takiej panoramy, jaką widzimy chociażby właśnie w Dolinie Rybiego Potoku, ten mur Mięguszów, nie ma takiego muru na świecie, nawet w Himalajach, nawet
Kanchenjunga nie wygląda tak, bo tam ośmiotysięczniki widzimy na odległość kilkunastu kilometrów, a tu nieomal sięgamy do tysiącmetrowej wysokości ściany ręką. Kilometr mamy do tej ściany. Takich murów na świecie nie ma. Dlatego tu zaczynamy i tu mam nadzieję będziemy kończyć, bo przecież prędzej czy później każda kariera alpinistyczna skończyć się musi. W roku 1975 wreszcie, po 5 latach pracowitego orania w Tatrach, pojechałem z katowiczanami w masyw Mont Blanc do Chamonix, żeby wreszcie zakosztować gór wielkich. I to dosłownie, bo tu już mamy do czynienia i ze ścianami lodowymi, i barierami seraków, i lodowczykami mniejszymi bądź większymi, i szczelinami ukrytymi, tym, co potem w górach najwyższych prędzej czy później będzie nam dane, jak się później okazało. Ale wtedy bardziej od wyrafinowanych dróg lodowych mnie osobiście interesowały wielkie drogi ścianowe, raczej gdyby taki był wybór skalny albo mieszany i do najbardziej sławnych, największych, 1,5 kilometra wysokości należy filar Walkera na Grand Jorasse. Zresztą na tej ścianie ambitni łojanci znajdą kilka innych fantastycznych dróg i ktoś, kto kiedykolwiek był na tej ścianie, a już nie mówię o zimie, no to na pewno ma taki dobry punkt w swoim kapowniku wspinaczkowym. Mając już na koncie 2 lata łojenia w Alpach, w roku 1977 mój klub zorganizował wyprawę w Hindukusz afgański z myślą o wytyczeniu nowej drogi na lewym, tak zwanym lewym filarze siedmiotysięcznika Szachaur. On był już próbowany kilka lat wcześniej. Wilczkowski opisywał te walki na Szachaurze, tam łodzian. Śmieliśmy się, czytając Wilka tam w bazie pod ścianą, bo Wilków w tym swoim dziele bez przerwy umiera. On dzisiaj ma 90 lat i ciągle umiera, ale wtedy bez przerwy miał dolegliwości jakieś naczyniowo-krążeniowe. A my, patrząc na tę górę bez żadnego respektu, młodzi, głupi alpiniści, uważaliśmy, że pójdziemy i zrobimy. No, wtedy po raz pierwszy poczułem, co to znaczy, że głowa, przepraszam za wyrażenie, ale cytuję, napierdala. No, nigdzie indziej się tego nie da odczuć, dopóki się nie wejdzie na dużą wysokość. Z Krzysiem Wielickim i Jurkiem Pietkiewiczem zaczęliśmy się wspinać i dokładnie w tym punkcie Krzysiu upuścił plecak pełen żarcia. Właściwie powinniśmy się byli wycofać, ale nie. 2 liny związaliśmy, on zjechał 100 metrów, zabrał wór, potem wbiegł na górę zziajany, no i poszliśmy dalej. 5 dni zajęło nam wchodzenie. I jak po 5 dniach byliśmy na wierzchołku, to mieliśmy już w naszych, jak mówią Czesi, baciochach, tylko rodzynki, ale zagrzebane w szwach, tam gdzie się nie dały wygrzebać wcześniej. I te rodzynki wygrzebywane ze szwów przypominały mi się później przez długie lata i dlatego nie jadałem nigdy rodzynek. Ale potem mi przeszło. 2 dni schodziliśmy, wtedy nauczyliśmy się, że wejście na szczyt to dopiero początek problemu. 2 dni o suchym ryju i bez picia. To oczywiście spowodowało, że po kolei umieraliśmy tam na górze. Na szczęście zawsze było obok 2 innych, w danym momencie odrobinę silniejszych. Udało nam się zejść. Rok później pojechałem w Pamir, żeby znowu zmierzyć się z wysokością. No już wtedy wiedziałem, na czym polega to, co robi się z głową na wysokości. Zatem nauczyłem się jakoś temu przeciwdziałać, czyli właściwie aklimatyzować, mówmy otwartym tekstem.
Mając 3 siedmiotysięczniki na koncie, piękne drogi na wielkich ścianach, siedmiotysięczników, udało mi się, bo urodziłem się we właściwym momencie, gdyż w roku 1979 Zawada otrzymał zgodę na atakowanie najwyższej góry świata w zimie, a ja już byłem do tego przygotowany. Gdybym urodził się wcześniej, to byłbym już dziadem i pewnie bym się nie załapał. Gdybym się urodził później, to oczywiście też bym się nie załapał, bo bym nie był do tego przygotowany. Jak to w życiu, wiele zależy od tego, w którym momencie naszym rodzicom przyjdzie coś do głowy. Najwyższa góra świata w tym ujęciu widziana z balonu z 9 kilometrów, to jest wyjątkowe oczywiście, nie moje, tylko zaprzyjaźnionego ze mną, zapomniałem w tej chwili, sławnego reżysera, to foto, tak, tak, oni robili film o przelocie balonem. Pokazuje najwyższą górę świata, Mont Everest, ale od wschodu, bardzo ciekawa ściana, potężna, tu biegnie droga. To jest wierzchołek południowy, o którym jeszcze będziemy mówić. To jest przełęcz południowa, przez którą większość ludzi wchodzi na szczyt. To lotce, na którym będę 6 lat później. Nupce, ale też ośmiotysięcznik, piąta góra świata, Cho-Oyu. Tutaj jakże niepozorna, ale też bardzo niepozorna, prawie byle jaka piramida, która stanie się później dla mnie kamieniem milowym mojej, nazwijmy to umownie, kariery alpinistycznej, Pumori. Już tylko dla przypomnienia, bo rozumiem, że znajdujemy się w gronie ludzi oczytanych. Pierwsze wejście na najwyższą górę świata zostało dokonane 29 maja 1953 roku, także na kilka miesięcy przed moim urodzeniem dokonali tego Nowozelandczyk Ed Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. Szefem wyprawy był John Hunt, który za to od królowej brytyjskiej otrzymał szlachectwo. Najbardziej spektakularne, bodaj najpopularniejsze zdjęcie pierwszego człowieka na Everestie, Tenzing Norgay, ukryty za aparaturą tlenową, tu butle widać, rozwija na szczycie flagi Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Nepalu i cholera wie czego tam jeszcze. I proszę porównać to zdjęcie do kolejnych. Nie mówię tylko o wyposażeniu, ale w ogóle o wyglądzie wierzchołka. Nowoczesny Wojant himalajski ma wyrafinowane narzędzia, które pozwalają mu wisieć no, prawie na każdym pochyleniu lodu. Ma lekkie, automatyczne raki, które można założyć w ciągu 5 sekund i tak szybko je zdjąć, albo i szybciej. Oczywiście goreteksy, underwery oddychają tak, że aż słychać, jak się stoi kilka metrów obok. No i przyłbica, żeby przypadkiem okruszek lodu takiemu delikwentowi nie wpadł do oczka. Pierwszą kobietą na Everestie była Japonka Junko Tabei, która notabene, to powiem jako ciekawostkę, w tym roku, 2013, była, ale od Czech, na Śnieżce. Bo ona ma taką fobię, że kolekcjonuje najwyższe góry poszczególnych krajów. I ma już ich 80 bodajże. I w tym roku, mimo że ona ma 80 z czymś, weszła na Śnieżkę od Czech. No, drugą kobietą była Tybetanka, czyli Chinka, można powiedzieć, Pandong, a trzecią Wandzia Rutkiewicz, nasza Wandzia. No ale Wandzia, my jej tego nigdy nie zapomnimy, była świnią, bo weszła na najwyższą górę świata jako pierwszy Polak, mówię wyraźnie, nie Polka, Polak. Wcześniej przed nią żaden facet nie był na szczycie. Ona nam go ukradła, podkosiła. I my jej to zawsze, póki żyła, a dzisiaj także, powtarzam to, zrobiła świństwo. Tylko że Wandzia była świnią nie byle jaką, bo później pojechała jeszcze na drugą górę świata
I znowu jako pierwszy Polak, podkreślam to, a nie Polka, pierwszy Polak wlazła na drugą górę świata, na K2. No cóż, w zamian za to my nazywaliśmy Wandzie, która wtedy, gdy ją tak nazywaliśmy, miała 45 powiedzmy lat, babcią. Mówiliśmy o niej za karę, babcia Wandzia. Co babcia Wandzia? Świnio, podkosiłaś nam najlepsze góry. Ta fotografia, również lotnicza, pokazuje oprócz drugiej góry świata i bodaj najpiękniejszej, najtrudniejszej i w ogóle naj, również masyw Broad Peak z głównym wierzchołkiem, pośrednim, czyli middle, albo niekiedy nazywanym centralnym, i nord. Te dwie góry miały się w późniejszych latach dla nas Polaków stać górami tragicznymi, przeklętymi, i od tego roku będę się upierał, lansował tezę, że tak jak dla Niemców Nanga Parbat, tak dla Polaków Broad Peak będzie już na zawsze górą tragiczną i przeklętą. W roku 1982 panował w naszym kraju oczywiście jeszcze stan wojenny, powiedziałem w 92, 82. I wtedy Janusz Kurczap doprowadził do skutku wyprawę na K2, bardzo silną i dużą, z Meksykanami organizowaną. Chodziło o pieniądze oczywiście, o dolary. I wtedy mieliśmy zrobić nową, niedokończoną przez Brytyjczyków drogę na północno-zachodnim żebrze. Ale równolegle do naszej wyprawy, jak gdyby po przeciwnej stronie góry, Wandzia prowadziła po normalnej drodze, po żebrze Abruzów, wyprawę damską. Chociaż myśmy ją oczywiście nazywali wyprawą babską. Dżentelmeni. W ramach wyprawy damskiej, a może nie w ramach, tylko na tym samym pozwoleniu, było jeszcze dwie baby, Wojciech Kurtyka i Jerzy Kukuczka. Ale oni udawali, że działają osobno i rzeczywiście gdzieś tam łazili po Broad Peaku, ale byli w papierach jako wyprawa damska. No i w pewnym momencie, w czasie trwania tej wyprawy, w drugim obozie na 6700 metrów, nagle straciła przytomność i potem umarła Halinka Krieger. Jedna w owym czasie z najwybitniejszych himalaistek naszego kraju i na pewno również świata. Wybitna alpinistka. I wtedy Wandzia poprosiła, żebyśmy pomogli ciało Halinki sprowadzić z tego drugiego obozu do podnóża góry i tam pochować na skałach, dzięki czemu Halinka mogłaby mieć grób, a nie tak jak większość alpinistów, byłaby włożona albo wręcz wrzucona do szczeliny i tam po iluś dziesiątkach czy setkach lat, prędzej czy później, te szczątki musiałyby być wyplute na zewnątrz. I my wtedy to uczyniliśmy. Zajęło nam to 2 dni ciężkiej harówy, 10 ludzi przy tym było zatrudnionych. Wtedy dopiero poczułem, jak wiele może ważyć lekka, niepozorna kobieta. Gdzie ją pochowaliśmy, pokażę później, bo mam nawet taką fotografię, ale tymczasem kolejny rok, 85, kolejny już rok dla mnie, ambitnego, jeszcze ciągle w miarę młodego alpinisty, bez zdobycia ośmiotysięcznika. Więc jedziemy w 83 na Daulagiri. No i na tym Daulagiri już prawie na pewno będziemy na górze. Tadeusz Karolczak, mój partner, w świetnej formie, obaj. Jesteśmy umówieni, że my poczekamy w obozie trzecim na tym poziomie. Nasi 4 koledzy pójdą wyżej, założą dla nas obóz 4, potem zejdą. Tam będą śpiwory, więc my tu już śpiworów nie będziemy mieli, bo oni je przenieśli w górę. My poczekamy na nich, oni zejdą, my pójdziemy na szczyt i mamy w kieszeni po ośmiotysięczniku. Piękna pogoda, 2 napalonych, rzeczywiście dobrze wybieganych gości. No i siedzimy, a ich nie ma. Nie ma jeden dzień, my siedzimy, mamy kurteczki puchowe, przytulamy się, pogoda sprzyja.
Dobre humory też, wtedy nie było łączności, radia, tych rzeczy. I kolejnego dnia, po dwóch biwakach, już bez śpiworów na tej wysokości, nagle słyszymy, że śnieg pada na nasz, takie odłamki lodu spadają na nasz namiot. Widzimy, idą. No ale godzinę później znowu widzimy ich tam, gdzie byli. Doszli wieczorem. No i przynieśli nam jednego denata. Tadeusza Łaukajtysa, naszego kolegę, który po biwaku podszczytowym, bez właściwego zaaklimatyzowania się wcześniej, bez sprzętu, odmroził w komplecie paluchy u rąk i u nóg. Włożyli nam koledzy tego denata Tadzia do namiotu i poszli. A my trzeci biwak bez śpiwora, bo jeden śpiwór dla Tadzia przynieśli. Z tym Tadziem od tamtej pory przez kilka dni się kulaliśmy. Najpierw go opuściliśmy na linię, potem go nieśliśmy na plecach, ale to było możliwe, uprzedzam pytania ewentualne później o Brodpik, to było możliwe dlatego, bo byliśmy w granicach 7000 metrów i nie w zimie. I dzisiaj Tadzie żyje, chociaż ma oczywiście ładnie ogolone łapki i nóżki. Dopiero w roku 1984 wyprawa wrocławian mojego klubu zrobiła nową drogę na wschodniej ścianie Manaslu. Piękna góra, piękna wielka droga, olbrzymia ściana i bardzo niebezpieczna, ponieważ tym 1000-metrowej wysokości kuluarem, to dobrze oddaje proporcje, jeżeli to jest 1000, to można sobie zobaczyć, ile jeszcze tu mamy w górę i w dół. Tym kuluarem, do którego naturalnie spada każdy przedmiot i każdy kawałek śniegu, jaki się pojawi na lewej i prawej flance, wjedzie nasza droga. Wtedy 20 października roku 1984 razem z Krzyśkiem Wielickim zaliczyłem pierwszy ośmiotysięcznik. Krzysiu miał już wtedy na koncie zimowe wejście na Mount Everest, no i wbiegnięcie na Broad Peak. Ale od tamtej pory wielkie wyprawy przestały mnie bawić i zacząłem jeździć z Karolczakiem, z którym dobrze nam się jakoś spało w jednym namiocie bez śpiworów razem przez wiele nocy. I to jest właśnie bagaż dwóch chłopaków, którzy jadą na Everest. W tamtych latach, w latach 80., później jeszcze na początku 90., łatwiej było spotkać w Katmandu sławnych kolegów i koleżanki, na pewno łatwiej niż gdzieś w Katowicach czy w Warszawie. Jurek Kukuczka, nasz wielki, sławny kolega, kiedy już miał koronę Himalajów na koncie, kiedy był, powinien był zacząć szukać Yeti, tak jak to robił później Messner, pojechał mając już na koncie 17 zdobytych, inaczej, 17 wejść na ośmiotysięczniki i w tym koronę Himalajów. Pojechał jeszcze na południową ścianę Lhotse, no oczywiście po to, żeby zrobić piękną, wielką, trudną drogę. No i gdzieś tu pod wierzchołkiem odpadł. Mówię o tym tylko dla porządku, bo znamy te rzeczy. Lina, która łączyła go z Ryśkiem Napałem Pawłowskim, tam wisi na ścianie na samym początku w tym, pod tym szkłem. Lina ta na szczęście pękła, była cienka, nie, taka pomocnicza i gdyby nie pękła, to polecieliby obaj. Rysiu potrafił z tej ściany zejść bezpiecznie i jak widać kontynuuje do dziś. W roku 1987 pojechaliśmy z Karolczakiem bez żadnych pieniędzy i oczywiście musieliśmy bez pozwolenia wejść na czoju. Żeby nas nie złapali, no to szliśmy przez wysokie przełęcze z bocznych dolin, a potem bardzo szybko, w ciągu 16 godzin efektywnego wspinania się, byliśmy na szczycie nową drogą. Kiedy dziś, ileż to już lat temu, patrzę, jak niektóre nasze wyprawy, nasze i w ogóle na świecie, zdobywają ośmiotysięczniki, jak chodzą po szlakach wydeptanych, po szlakach
zajętych jednocześnie przez 10, 15, 20 wypraw, gdzie droga jest ubezpieczona, niektórzy nawet używają tlenu, to mogę tylko pokiwać głową, że wyprzedziliśmy chyba epokę, bo żeby dwóch gości w tak zwanym stylu alpejskim porwało się na ośmiotysięcznik, to nawet dzisiaj rzadko się zdarza. Znowu Katmandu, tu Janusz Majer. W tej chwili pojawił się w mediach jako ten, który będzie ciągnął nasz himalaizm, no mentalnie oczywiście, nie fizycznie, w przyszłość, miejmy nadzieję, sportową. Tadek Karolczak, Alek Lwow, Jurek Kukuczka i Artur Heiser, który jak wiadomo stworzył i prowadził PHZ, dopóki w tym roku nie zginął, był na Gaszerbrumie pierwszym. Góra, którą wcześniej pokazałem z balonu, tutaj w takim najbardziej klasycznym swym ujęciu, piękna, regularna piramida Pumory 7165. No cóż, któregoś dnia w roku 90, w połowie listopada, trafiłem pod tę górę. Stała, nie było żywego ducha, żadnej wyprawy, pogoda piękna, trochę tylko wiało. Ja wybiegany, no to pomyślałem, że może by tam pójść na górę, no i poszedłem. W trakcie okazało się, że nie dwa dni będę potrzebował na wejście, a parę godzin i w końcu po 7 godzinach byłem na szczycie. Z tej góry, jakże niepozornej, rozciąga się bodaj najpiękniejszy widok na najwyższą górę świata, bo w ujęciu i z poziomu takiego, z jakiego trudno ją fotografować skądinąd. Można by teleobiektywem gdzieś ze zboczy czołoju to zrobić, ale wtedy kąt będzie też inny. Wierzchołek południowy, wierzchołek główny, południowo-zachodnia ściana, szalenie trudna i ambitna. Żeby tylko przypomnieć, tę ścianę pokonali Czesi, właściwie Czechosłowacy. I czterech ją pokonało, trzech doszło tylko tutaj, jeden do wierzchołka, umarli w czasie zejścia. Tę ścianę pokonał Doug Scott słynny i później biwakował na olbrzymiej wysokości w jamie wykopanej gdzieś tu na grani, ale przeżył. To jest przełęcz południowa, to żebro Genewczyków, o którym czyta się w literaturze poświęconej Everestowi. No a to czwarta góra świata, Lhotse, na której z Karolczakiem byliśmy w 1986 roku, również jak to dwaj szaleni napaleni w stylu alpejskim. Ot tak, po prostu poszli, weszli i zeszli. Ta góra chyba na długie lata była jakimś takim moim troszeczkę, nie chciałbym powiedzieć, nie przekleństwem, szukam słowa, no takim marzeniem, bo wprawdzie nie najpiękniejsza może i nie najtrudniejsza, ale przecież no warto, jeżeli się ma ambicje sportowe, to jednak być tam na wierzchołku. No i jeszcze w 91 roku namówiłem szefa tej firmy, jeszcze wtedy niemieckiej, żeby sfinansował moją wyprawę na tę górę. Pojechało tam trzech Amerykanów, Polak, który ma papiery niemieckie, Polak, który ma papiery kangurze. No i tak robiliśmy International Friendship Everest Expedition. Ja byłem szefem, a naszym celem była najdłuższa i bodaj najtrudniejsza grań zachodnia. Grań zachodnia zaczyna się na przełęczy Lola, 6000 metrów i to jest tu. Później idzie się na tak zwane ramię, które ma 7200 metrów, a później kilka kilometrów po takim dachu olbrzymiego kościoła, bo ściana w jedną, ściana w drugą. I tu udało nam się dotrzeć, 7650 metrów, no potem trzeba by pójść tędy. Ale tego już nie uczyniliśmy, bo tamten rok, jesień tamtego roku była fatalna. Na normalnej drodze tylko dwóch ludzi weszło na szczyt. I to byli Rosjanie, także to nie byli normalni ludzie. W najlepszym
znaczeniu tego słowa alpinistycznym. W roku 1993 z Amerykaninem, który był moim partnerem na Everestie, tym razem ja byłem jego partnerem na komercyjnej wyprawie na Gasherbrum II. No i tutaj już było 20 ludzi, 3 przewodników, 17 klientów i 13 osób i kilku rzutach. Normalną drogą wtedy weszło na ten Gasherbrum II, jakkolwiek moje wejście przypadło na kompletną dupówę i kamera filmowa, którą taka VHS, którą filmowałem na szczycie, pokazuje wyraźnie, jak to wszystko tam huczy, buczy, wali, przypomina bardziej zimę niż lato. A jednocześnie ktoś, kto sięgnie do mojej książki, znajdzie fotografię Marka Janasa, starszego kolegi, który w 1975 roku na wierzchołku Gasherbrumu II rozebrał się do pasa i zrobił fotografię, bo miał taką lampę. Innego roku, już w 90-tych latach, ksiądz Krzysztof Gardyna wszedł na Gasherbrum II i odprawił mszę na wierzchołku. Bodaj najwyżej do tej pory odprawiona msza na świecie. Górą, która należy do korony Himalajów, a leży tuż obok Gasherbrumu II, jest oczywiście Gasherbrum I, czyli Hidden Peak, ukryty pik, szczyt. I tu mniej więcej w tym rejonie, w tym roku odpadł od ściany i zginął Arthur Heise. Kiedy idzie się albo pod Gasherbrumy, albo pod K2, albo pod Broad Peak, mija się bodaj najpiękniejsze panoramy górskie świata. Idąc lodowcem Baltoro, to 65 km wycieczki, to tak jak z Wrocławia do Legnicy. Biacho Tower, Massif Trango, Nameless Tower, Baltoro Katedrale, góry te dopiero na początku XXI wieku zaczęły być popularne z uwagi na te olbrzymie ściany. I młodzież, która w tej chwili jeździ w Karakorum, nie patrzy w większości przypadków na ośmiotysięczniki, tylko patrzy na te olbrzymie, fantastyczne ściany. Taka wyprawa po Baltoro, karawana, która trwa 10, 12, a czasem jak dobrze pójdzie, dobry bunt będzie po drodze, to i 14, 15 dni, prędzej czy później doprowadzi tych szalonych alpinistów pod któryś z ośmiotysięczników. Gasherbrum II, jeżeli spojrzeć na niego od bazy, też ładnie wygląda, ładna piramida. Padł w wykonaniu Polaków w roku 1975 i między innymi na szczycie był, to była wyprawa prowadzona przez Wandzię Rutkiewicz, wtedy był na szczycie Cichy, Janas. Wandzia weszła na Gasherbrum III, dziewiczy wówczas Janusz Onyszkiewicz w tym brał udział, także znane nazwiska. Ta droga normalna wiedzie dość ewidentnie. To można by się domyślić, że to tędy biedzie, ale w tym punkcie, to jest około 7000 metrów, grań wyostrza się tak, że człowiek mimo woli musi przejść obok zwłok, które tu leżą, zmumifikowane. A później dochodzi do miejsca biwaku numer 3 i tu już w strzępach namiotów, tu i ówdzie widać, bądź to buty w rakach ubrane, bądź to pakunek przypominający charakterystycznie ten, który pokazywałem wcześniej. Tak z grubsza wyglądała, naprawdę z grubsza, kariera alpinistyczna od uczniaka do starszaka moja. Gór na ziemi mamy tyle, że dwa życia nie wystarczą. To tak jak z wódką. Wsiej nie prapijosz, ale próbować trzeba. Można jeździć na mniejsze, ładne góry, na większe, też niebrzydkie, na przykład Hantengri w Tienszaniu. Można kulać się w tłumach, idąc na najwyższy szczyt Ameryki Północnej, na Mount McKinley. Oczywiście tam znajdziemy i trudniejsze, ale kto by się fatygował tak daleko, żeby robić trudne rzeczy.
Można zupełnie łatwo technicznie, ale po to, żeby poczuć, jak ta wysokość, jak ona, zapomniałem, co ona robi z głową, ale tam najłatwiej to poczuć, bo w ciągu kilku dni, w ciągu tygodnia możemy osiągnąć około 7000 metrów na Aconcagua w Ameryce Południowej, najwyższa góra tego kontynentu. No i prędzej czy później lata mijają, a zwycięstwa trzeba zacząć mierzyć na możliwości, a fizjologii się nie oszuka. Dzięki jeżdżeniu w góry można poznawać piękne kraje i piękne zabytki. Takie jak chociażby te... Tu dlaczego wibruje ta podłoga tak? Czy to my tak? Bo ten obraz bez przerwy. Takie jak klasztory w Tybecie czy w Ladaku. Można poznawać sławnych ludzi, bo nasze society jest dość ograniczone i to w skali świata. Erhard Loretan dla przykładu był trzecim człowiekiem na świecie, który zdobył koronę Himalajów. Ale żeby być... Nie można tego ukrywać. Erhard zginął jako przewodnik na łatwej turze z klientem w Alpach. Nie można tego ukrywać, że ludzie giną w górach, tak chciałem powiedzieć. Peter Habeler był pierwszym człowiekiem, który wszedł na Mount Everest nie używając sztucznego tlenu. Dokonali tego z Reinholdem Messnerem w 1979 roku. Kurt Diemberger jest jedynym żyjącym jeszcze, to wyjątek, który potwierdza regułę, żyjącym człowiekiem, który ma na koncie zdobyte dwa dziewicze ośmiotysięczniki. On był jako pierwszy człowiek na Daulagiri i jako pierwszy człowiek na Broad Peak. Żyje. Chociaż ma ładnie ogolone paluszki po K2 w roku 1986. No tego gościa w ogóle przedstawiać nie trzeba i różnie się o nim mówi. Może nie jest on tak sympatyczny jak Peter Habeler i tak miły jak Kurt Diemberger, ale jednak to on rzucił hasło zdobywania Himalajów w komplecie, korony Himalajów i to on pierwszy tego dokonał. Ale jego mądrość niewątpliwa polega na tym, że kiedy już wszedł na 14 ośmiotysięczników, to rzucił to zajęcie i zaczął szukać Yetiego, zaczął zdobywać bieguny, tam mu częściej niedźwiedzie gryzły go po tyłku, niż on zdobywał te bieguny, ale przeżywał. Umie to dobrze sprzedawać, płodzi książki już nie dziesiątkami, a setkami. Za spotkanie z nim szefowie tej firmy musieliby zapłacić 10 tysięcy dolarów, to tak zupełnie na marginesie mówię. Ci, którzy myślą, że każdy, tak jak ja zresztą, każdy musi się zabić w górach pod warunkiem tylko, że będzie dostatecznie długo próbował, mają zawsze też wyjątek. 102 lata żył sławny Ricardo Cassin, który był legendą alpinizmu. I równie długo, chociaż o 20 lat mniej, żył sławny Walter Bonatti, na którego książkach moje pokolenie uczyło się. W końcu moje góry Bonattiego obok komina pokutników Długosza to były dwie książki, które powodowały, że pociły się moje dłonie, kiedy czytałem o ich osiągnięciach. Do głowy by mi nie przyszło, że kiedyś po latach ja sam mogę próbować wchodzić na najwyższą górę świata, że może kiedyś spotkam sławnego, choć już do siebie niepodobnego Edmunda Hillarego, tutaj na 2 lata przed śmiercią. Tyle ogólnie. A teraz przejdźmy do szczegółu, ponieważ jak się domyślam, mamy jeszcze kupę czasu, a wy przyszliście tu po to, żeby mnie wyrządzić jak szmatę i wypytać o każde detale alpinizmu. A czym nasz rodzimy alpinizm się charakteryzuje? Ano tym, że nam udało się zdobyć najwięcej w sferze himalaizmu zimowego. Mamy 14 głównych szczytów ośmiotysięcznych na Ziemi i 10 z nich
zdobycie 10 z nich po raz pierwszy w zimie przypadło Polakom. W tej kategorii nasz prymat już będzie na zawsze i nikt nam tego nie odbierze. W tej chwili wprawdzie mówi się o tym, że oprócz 14 głównych mamy jeszcze kilka pobocznych i dzięki temu na Ziemi znajdziemy 22 szczyty ośmiotysięczne, ale to mówią ci, którzy chcieliby jeszcze jakoś w górach zaistnieć, no i zaliczać te poboczne. Między Bogiem a prawdą mur Kanchenjungi zawiera aż 4 szczyty ośmiotysięczne, które są potężnymi górami, każda z nich, i nie są to żadne poboczne, i rzeczywiście prędzej czy później ktoś będzie musiał je pokonać w zimie, ale z głównych szczytów my Polacy zaczęliśmy w roku 1989 od Everestu. Z głównych szczytów do pokonania mamy jeszcze tylko 2. Nanga Parbat i K2, z czego Nanga Parbat oczywiście chłopaki szalone, młode w tej chwili będą próbować. Na tej zbiorowej fotografii koniecznie muszę pokazać tych, których już nie ma, bo nie ma już Zawady, umarł w 2000 roku. Nie ma Staszka Jaworskiego, który urwał się z pękniętą poręczówką na Manaslu w roku 1984. Nie ma Zygi Heinricha, który zginął w lawinie w 1989 roku na Everestie. Nie ma Mączki, który umarł w tym roku. Nie ma Bakalarskiego, który umarł 2 lata temu. I nie ma Krzysia Cieleckiego, który zginął w wypadku samochodowym. Nie, to pokolenie, ta ekipa nie miała aż tak źle, bo przed chwilą ktoś powiedział, że każdy powinien zginąć w górach, a tymczasem ten i ów umiera w łóżku, a ten i ów pada pod samochód. Ideę zimowego himalaizmu rzucił, jak wiadomo, Andrzej Zawada. I on bardzo skutecznie nadał pęd temu trendowi, którego kulminację przeżyliśmy nie zawsze pozytywnie w roku 2013 na Broad Peaku. Wtedy w roku 80, jak wiadomo, wyprawa weszła normalną drogą poprzez żebro Genewczyków, przełęcz południową, wierzchołek południowy na szczyt. I było to pierwsze wejście na ośmiotysięcznik w zimie w ogóle, a do tego tak się złożyło, była to najwyższa góra świata. Wtedy okazało się, że główną trudnością zimy w Himalajach jest wicher. Jeżeli od wierzchołka Everestu odrywa się taki potężny pióropusz, to znaczy, że tam duje co najmniej 150 km na godzinę. Proszę jednak między bajki włożyć, jak się gdzieś słyszy egzaltowane 200, 250, a może i jeszcze więcej kilometrów na godzinę. Nie, tak szybko to tam raczej nie wieje. 150 wystarczy, żeby człowieka zabić. No i oprócz wichru lód, czyli niedobór śniegu. Prawie nie ma śniegu, prawie nie pada śnieg, ale po lodzie chodzi się, zwłaszcza w trudnościach, znacznie trudno, znacznie bardziej niewygodnie. I wtedy ta wyprawa, proszę nie myśleć, że zawsze się tam opalaliśmy, takich dni było kilka. Ta wyprawa skończyła się wejściem 2 naszych kolegów, Krzyśka i Leszka, na wierzchołek. Tutaj na tym niewyraźnym zdjęciu widać fragment triangula, który Chińczycy wbili na wierzchołku w roku 1975 po to, żeby dokładniej pomierzyć górę. Jedyna fotografia wykonana wtedy na szczycie była zrobiona prymitywnym takim plastikowym aparacikiem Made in DDR za $5 w Delhi można go było sprzedać. Oni nie połakomili się na $5, wzięli tę świetną maszynę na szczyt i dzięki temu mamy jedno jedyne zdjęcie Krzyśka na wierzchołku. Leszek tymczasem wygmerał w tym triangulu karteczkę wetkniętą w rurkę aluminiową tegoż triangula i tam Ray Janet, Kanadyjczyk, który mieszkał na Alasce, był w
wszedł na wierzchołek jesienią 1979 roku i zapraszał do siebie w odwiedzin. Tylko że zginął w czasie zejść. Krzysiu Wielicki po zejściu ze szczytu, pyszne inaczej, torty wykonane z jakichś konserwowanych ciast, jakie tam nasi kucharze mieli i coś wykombinowali. Pamiętam jedynie, że szampan, dwie butelki mieliśmy zamrożone na kość, trzeba je było moczyć we wrzątku i takiego świństwa nie piłem nigdy później. No i ci identyczni goście 30 lat później, rok 2010, 30-lecie wejścia, tylko troszeczkę lepsze torciki. Żadnych zmian. Wtedy w dobie bez internetu, tak, dzieci niektóre tu, były takie lata, że nie było internetu i komputerów. Były tylko gazety i telewizja, dwa programy. Wtedy mieliśmy ogromną publicity, od razu złote medale za wybitne osiągnięcia sportowe, jak gdyby od ręki, od razu pamiątkowe medale inne. Zawada umiał zadbać o PR, więc załatwił, że mieliśmy na papierze potwierdzone pierwsze wejście. Było to o tyle ważne, że Messner ileś miesięcy, jak nie lat, utrzymywał, że weszliśmy za późno, bo dopiero 17, a mieliśmy pozwolenie do 15. Faktycznie nam to przedłużono o dwa dni. Znamy te rzeczy, nie muszę o tym opowiadać. Zawada załatwił dokument, papier w łapie, góra zdobyta. Ale Zawada wysyłał też papiery tam, gdzie powinien. Równolegle, podkreślam, równolegle do Jana Pawła i do Gierka. Ale kiedy, o ile Jan Paweł nie mógł był nas przyjąć, bo musielibyśmy jechać do Watykanu, pewnie by przyjął, gdybyśmy tam się pofatygowali. O tyle Gierek podobno, mówię podobno, bo nie wiadomo, czy na pewno tak było, Gierek miał nas przyjąć tuż po powrocie. Ale kiedy dowiedział się o tym, że Jan Paweł był w jego odczuciu pierwszy zawiadomiony, ta wizyta została skreślona i dzięki temu rękę tę możecie Państwo spokojnie ściskać, nie bojąc się, że ona miała kiedyś do czynienia z komunistycznym przywódcą. Śmiech śmiechem, ale myśmy czerpali w tamtych latach pieniądze głównie z komuny. No co tu dużo ukrywać, a te pomysły, że można wykonywać roboty wysokościowe i odprowadzać bez podatku te olbrzymie jak na tamte lata pieniądze, to też nie był wymysł inny jak komuny i dzięki tejże cholernej i przeklętej, a jednak jakoś tam pozytywnej komunie, cały ten nasz złoty wiek himalaizmu był możliwy i na to tego nie da się zaprzeczyć. Temu nie da się zaprzeczyć. W 2010 roku na 30-lecie było już tylko kilkoro niedobitków na fecie w Karpaczu. Gajewski, Lwow, Fiut, Wielicki, Gardyna, przepraszam, nie Gardyna, ten, zapomniałem jak on się nazywa. Proszę, przypomnij mi. Nie, ksiądz Kardasz. On przyszedł do naszej bazy jako trekker na chwilę. Leszek Cichy, Zawadowa już w imieniu nieżyjącego Zawady. Bogdan Jankowski, Rysiu Dmoch, reszta bądź nie żyła, bądź rozpierzchła się po świecie. I kiedy człowiek ten żywy ciągle jeszcze patrzy, że w brązie ma uwiecznione między innymi swoje nazwisko, no to czuje, że czas umierać, bo przecież pomniki za życia mogą mieć tylko umarli. A jeszcze w dodatku tabliczki, po których można podeptać. Kończymy temat najwyższej góry świata, bo to temat rzeka. Jeszcze raz pokazuję i nie przez przypadek wierzchołek południowy, bo to o tym za chwilę. Ta fotografia wykonana z helikoptera ukazuje górną
połać kotła zachodniego, gdzieś tu mniej więcej się zakłada obóz drugi, gdzieś tu mniej więcej obóz trzeci. Tutaj biwakowaliśmy dwukrotnie z Karolczakiem na siedząco przed wejściem i po zejściu z lotce w roku 86. I to tyle o Ewereście, ale popatrzmy, jak to wygląda w tej chwili, kiedy walą tam dzikie tłumy, a płaci się za to w szerokich widełkach od 25 do 55 tysięcy dolarów, głównie w zależności od tego, ile tlenu człowiek musi zużyć, żeby wejść na górę, albo ilu szerpów musi mu w tym pomagać. Droga ubezpieczona od góry do dołu, przedeptana. Już nie będę pokazywał zdjęć w kotle zachodnim, które obiegły, zwłaszcza w minionych dwóch latach, świat, gdzie widać setki ludzi, jeden za drugim, idących w pogodny dzień w kierunku przemęczy południowej. Ale pokażę ten wierzchołek południowy i tuż obok niego położony najtrudniejszy technicznie fragment grani, tak zwany Hillary Step. W kulminacyjnych dniach, kiedy była ta dobra pogoda szczytowa, goście czekają niekiedy po dwie godziny na to, żeby przejść ten krótki odcinek. Obecnie szerpowie kombinują, żeby jedną linę, a może i drabinę, czort ich znaje, może zrobią nawet tak, żeby dać tu, a tu dać drugą linę albo drabinę, dzięki temu ci z góry schodziliby tędy, ci mogliby iść, ruch by był szybszy, obrót kapuchy większy, ale nie wiem, czy dobrze by robili, bo ja patrzę na to też inaczej. Ci goście, którzy tutaj czekają dwie godziny, oni intensywnie zużywają tlen i nie wiem, czy koszt tego tlenu, dochód z tego tlenu sprzedawanego przez szerpów tym białasom nie byłby większy niż przyspieszenie ruchu tutaj na grani. To dlatego nie mam już najmniejszej ochoty od szeregu lat jechać na Everest. Zawada skutecznie kontynuował swój program zimowego zdobywania Himalajów, poprowadził udaną zdobywczą wyprawę zimową na Czoju, ale później w roku 1987 zorganizował olbrzymią wyprawę na K2. Zimową oczywiście. W ramach tej wyprawy było dwóch Brytyjczyków, kilku Kanadyjczyków i 15 przebranych Polaków, z czego tutaj nie ma kompletu, ale akurat na tej fotografii tak niefortunnie się złożyło, że czterech, których już nie ma, którzy zginęli w górach, stanęło obok siebie. Gardzielewski, Chrobak, Heinrich i Berbeka dołączył do nich w tym roku. Taka jest nieuchronna kolej rzeczy. Kiedy w grudniu roku 87 szliśmy po Baltoro w kierunku bazy pod K2, pogoda była tak jak w tej chwili na tej fotografii. Zero śniegu, błękit, nawet w miarę ciepławo było. Pozwoliłem sobie złożyć tutaj dla porównania zdjęcia tegoroczne. Ta sama góra, tylko w panoramicznym ujęciu. To ta, oczywiście. I proszę zwrócić uwagę, że warunki pogodowe podobne. Też prawie żadnego śniegu i też, można powiedzieć, błękity. Tak się przynajmniej wydaje. Dzieje się zawsze w grudniu. Do świąt, do Nowego Roku. Jeszcze na Concordii ten śnieg tam trochę leży, owszem, ale nie ma żadnego kłopotu, żeby patrzeć, fotografować drugą górę świata, żeby podziwiać Broad Peak, chociaż on tu z tego kąta nie wygląda tak efektownie, jakby pójść gdzieś w boczną dolinę pod K2. 25 grudnia, rok 87, tego dnia po południu zaczniemy budować naszą bazę na poziomie 5000 metrów pod południową ścianą K2. I wydaje się, przynajmniej w tym momencie, że problem zdobycia K2 w zimie nie będzie aż tak dramatyczny. No, pogoda trzyma, śniegu mało, nic tylko łoić. W
Wcześniej, pół godziny temu, chowaliśmy Halinkę Krieger. Mówiłem, że pochowaliśmy ją tam, gdzie ma grób, którego przyroda nie naruszy, którego lodowiec płynący nie zniszczy. To jest właśnie tutaj, na tym skalnym takim cyplu, na którym znajduje się również kopiec Gilkeya, czyli kupa kamieni ułożonych przez Amerykanów dawno, dawno temu, w latach 50. Na przestrzeni lat najpierw przybywało na tym kopcu Gilkeya prymitywnych pamiątkowych tabliczek, a później w 82 roku u podnóża w Szczelinie pochowaliśmy Halinkę. I w kolejnych latach przybywało i tabliczek, i grobów. Tymczasem nasza rzeczywistość wyprawy zimowej na K2 wyglądała na co dzień tak. Huragan, wiatr, mgła, opad drobnego śniegu, no i w nocy w tych dużych namiotach, wewnątrz minus 28, minus 30, różnie to bywało. Spędziliśmy w tej bazie 85 dni, czyli prawie 3 miesiące. Prawie 3 miesiące na poziomie 5000 albo więcej metrów. I w ciągu tych 3 miesięcy, bez mała, tylko 14 dni, zawsze to podkreślam, były pogodne, ale nigdy nie były to 2 dni razem. I w ciągu trwania tych 3 miesięcy osiągnęliśmy na K2 zaledwie 7300 metrów. To na tak wielką górę to można powiedzieć naszym żargonem, że nie oderwaliśmy dupy od ziemi. I kiedy po 2 miesiącach siedzenia w bazie, głównie siedzenia w bazie, i gapienia się ewentualnie na Broad Peak, który jest jak gdyby po przeciwnej stronie od K2, czyli jeżeli patrzymy w tej chwili tu na ekranie, to K2 mamy tam. I kiedy tak gapiłem się na ten Broad Peak, to przyszło mi do głowy, że wprawdzie już na K2 na pewno raczej nie wejdziemy, ale może by w takim razie spróbować wleźć na ten Broad Peak. Poszedłem z tym projektem do Zawady i początkowo mówiłem mu, że chciałbym tam pójść solo. Zawada mnie oczywiście wyśmiał, słusznie zresztą, ale powiedział, że gdyby się ktoś chętny znalazł, no to wtedy można by pomyśleć. No i ten chętny był. Akurat w bazie przebywał Maciej Berbeka, który najwyraźniej też nie wierzył w to, że wejdziemy już na K2, bo mówiłem, myśmy doleźli mniej więcej tutaj. No, najgorsze było dopiero przed nami, a my nawet o tym nie wiedzieliśmy, bo góra nie ukazywała nam się tak dokładnie. Więc kiedy udało mi się namówić Berbekę do tego projektu, to wtedy Zawada zgodził się, że będzie drogą radiową załatwiał pozwolenie na K2, na Broad Peak. A my, nie czekając na to, aż jemu się to uda, czy nie, poszliśmy. Ta linia pokazuje normalny przebieg drogi normalnej na górę. Tymczasem my, żeby skrócić, przyspieszyć, poszliśmy skrótem, tędy. A później biwakowaliśmy na 6000 metrów, na 6700 i mniej więcej tu wyżej niż w tym roku nasi, gdzieś na 7300. To pokazuję dlatego, bo ta fotografia to ułatwia, później będzie gorzej pokazać to. Nim jednak opowiem w kilku słowach o tym, jak nam się tam wtedy z Berbeką udawało i nie udawało, muszę koniecznie dwa słowa powiedzieć o wyprawie z roku 75, kiedy to ekipa wrocławian zdobyła jak pierwszy dla Polaków, dla naszego kraju ośmiotysięcznik, Broad Peak Middle. Wtedy na szczycie stanęło 5 ludzi. Andrzej Sikorski, Bogdan Nowaczyk, Kazimierz Głazek, Janusz Kulis i Marek Kęsicki. Tylko że w czasie zejścia ze szczytu Sikorski, Nowaczyk i Kęsicki zginęli. Zginęli, jak to zwykle w takich okolicznościach bywa.
Po pierwsze dlatego, że nie byli właściwie zaaklimatyzowani, po drugie dlatego, że za długo się tam wspinali, po trzecie dlatego, że jeden z nich, czyli Nowaczyk, spadł z jedyną liną, po czwarte dlatego, że załamała się pogoda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeden ciąg zbiegów okoliczności, błędów. Przeżył Kazimierz Głazek i przeżył Kuliś. Głazek wyszedł właściwie bez szwanku, jako jedyny. Lekko przymroził sobie, jak się tam z niego śmiali wtedy. Przepraszam za otwartość, ale tak alpiniści mają takie głupie dowcipy, że lekko sobie tylko ciulika przymroził, a poza tym to mu nic nie było. Kaziu Głaziu, z zawodu matematyk, geniusz, pojechał 7 lat temu do Tunezji, skoczył do basenu i się utopił. To kolejny dowód na to, że każdy alpinista musi zginąć w górach. Bogdan Nowaczyk, nim nie pojechał na tę tragiczną wyprawę, był świetnym skałołazem i spędzaliśmy razem długie dni w Sokolikach, wyszukując problemików, mając już wtedy na nogach nasze sławne welurki. Marek Kęsicki, kiedy ginął na Broad Peaku, miał 25 lat, a już wtedy był doświadczonym alpinistą i idolem naszego pokolenia, tego początkującego w latach 70. Janusz Kuliś za wejście i powrót z Broad Peaku zapłacił amputacją wszystkich paluchów u nóg. Ta fotografia, wykonana z dużej odległości teleobiektywem, pokazuje, jak rzadko która, wyraźnie, po pierwsze, Broad Peak Middle i to gdzieś w rejonie tej przełęczy, około 7900 metrów, doszło do tragedii wrocławian. Bogdan spadł gdzieś tu z tej grani, nikt nie widział tego momentu. Marek Kęsicki i Sikorski pospatali tu w tej części pod przełęczą. Sikorskiego odnaleziono i tam próbowano niby reanimować, tak przynajmniej twierdzi Kuliś, ale to chyba bardziej mu się wydaje, o jakiejś reanimacji na tej wysokości mowy być nie może. A Marka w ogóle nikt nie widział i być może poleciał dalej het w dół. Ta fotografia pokazuje również idealnie, czym się różni przedwierzchołek od głównego wierzchołka Broad Peaku. Z przełęczy, żeby osiągnąć wierzchołek główny, trzeba przejść przez przedwierzchołek, który ma charakter skalny i dlatego nazywa się Rocky Summit. A wierzchołek główny jest pokryty firnem i tam żadnych kamieni nie ma. Z bazy widać tę górę dokładnie tak teleobiektywem. I dlatego ludzie, którzy siedzieli w bazie, w chwili, gdy my rozdzieliliśmy się mniej więcej w tym punkcie pod przełęczą, ja poszedłem z powrotem do namiotu, a Berbeka poszedł dalej granią do szczytu, baza widziała go, jak idzie tą granią. Chwilami oczywiście nikł. Ale w chwili, gdy doszedł do wierzchołka, jak mu się wydawało, do wierzchołka, kiedy burza ogarnęła górę i kiedy zmrok ogarnął góry w ogóle, to baza wiedziała dokładnie, że Berbeka, który się zgłasza w tym momencie z wierzchołka, nie jest na głównym wierzchołku, tylko jest na przedwierzchołku. I zachowało się takie nagranie, bo rozmowy oczywiście były nagrywane, w którym słychać, jak Berbeka zgłasza się ze szczytu, mówi, że jest na szczycie, a Leszek Cichy, który odbiera tę jego rozmowę, mówi do kogoś, kto siedzi obok, chyba do Zawady, a może do Krzyśka, on jest na przedwierzchołku. A potem kontynuuje dalej, mówiąc coś mniej więcej tak, że tak, tak, schodź jak najszybciej, bo wtedy już zapadały ciemności, a oni go jeszcze 15-20 minut wcześniej widzieli w tych resztkach dnia i przed momentem, kiedy burza ogarnęła cały masyw. Myśmy na nartach podeszli pod ścianę z bazy pod K2 i tędy
doszliśmy do pierwszego biwaku. Ten biwak, ta baza w roku 2013 była założona oczywiście u podnóża góry, więc nie musieli chłopaki chodzić tak daleko jak my na tych nartach. Tam w głębi widać Czogolizę, tutaj notabene zginął na tej grani Herman Bull, ten pierwszy, który zdobył Nanga Parbat. I my tymi skrótami, kuluarami w dobrych warunkach śnieżnych doszliśmy na 6000 metrów, rozbiliśmy nasz namiot po raz pierwszy. Dla porównania, w roku 2013 ten namiot był, można powiedzieć, rozbity w identycznym punkcie, a w roku 1975 również podobnie to wyglądało. Potem teren się troszkę komplikował, tam były lodowe połaci, mało śniegu. Najpierw się asekurowaliśmy, później natrafiliśmy na stare poręczówki. No, te poręczówki na tej górze były u chłopaków oczywiście również w tym roku. Na pewno mieli lepiej. Te stare poręczówki my skwapliwie wykorzystywaliśmy, chociaż ktoś, kto pamiętał o takim przypadku jak Staszka Jaworskiego, że mu pękła używana lina poręczowa, no to zawsze będzie tę niewiadomego pochodzenia poręczówkę obciążał delikatnie. To tak dla porównania zdjęcia tegoroczne i sprzed ćwierć wieku, gdy założyliśmy biwak drugi, 6700, pogoda wydawała się być lepsza, nadzieja pojawiała się w naszych umysłach, że może jednak tym razem się uda, że góry będą łaskawsze, ale wtedy dopiero mogliśmy zobaczyć, jak wywiany, oblodzony był teren kopuły szczytowej z tym słynnym serakiem, tą szyjką butelki, tą granią, że dopiero wtedy mogliśmy się zorientować, jak ciężko byłoby tam walczyć z technicznymi trudnościami K2. Wtedy w zimie. Biwak, obóz drugi w roku 75. Tu akurat ja siedzę na tle znowu K2. Widać wyraźnie już drogę ewentualnego naszego przyszłego podejścia. Bardzo problematyczne. No tu prawie w ogóle nie ma śniegu. To, co ułatwia tam wejście. Dla porównania wykonane trochę niżej. Zdjęcie tegoroczne. Droga do biwaku numer 3. Jakżeż te wszystkie góry i zdjęcia są do siebie podobne w gruncie rzeczy. Zmienia się tylko trochę sprzęt i technika. Ja nie mam już fotografii, która by pokazywała nasz biwak na 7300. Nie wiem dlaczego. Ale to było gdzieś wyżej niż ten namiot założony w 2012 roku. Widać wyraźnie kopułę szczytową Broadpeaka pośredniego, middle, i dojście do przełęczy, która gdzieś tu mniej więcej się znajduje. Wygląda to banalnie, ale aż takie łatwe nie jest. Wtedy, gdy biwakowaliśmy po raz trzeci, horyzont wieczorny, zachodni był, no jak widać, Nanga Parbat na horyzoncie, Masher Brum, tutaj dwóch naszych kolegów też zginęło. Widać, że coś z tą pogodą nie tak, ale wtedy nie było żadnych satelitarnych prognoz. Nie można było wiedzieć, jak szybko ewentualnie pogoda się załamie. Mieliśmy nadzieję, że wytrzyma no, na pewno dwa dni, tak na oko, może odrobinę mniej, ale że damy radę wejść, więc nazajutrz późno, bo dopiero w 7:30 wcześniej nie udało nam się wyjść, ruszyliśmy w kierunku przełęczy. I dotarliśmy w pewnym momencie po takim ciężkim torowaniu, bardzo pracochłonnym, do krawędzi, która się okazała być olbrzymią szczeliną. I ta szczelina przegradzała cały kuluar w poprzek. Po jakimś tam miotaniu się na krawędzi tej szczeliny obeszliśmy ją dopiero daleko pod ścianami Broadpeaka pośredniego. Potem już bez żadnych trudności przeszliśmy tę wargę śnieżną, która w roku 2013, 25 lat później, będzie już znacznej wysokości takim serakiem. I w pobliżu tego drugiego, to jest odległość 50-70 metrów od przełęczy, tutaj
rozdzieliliśmy się. To była około godziny 15. Nadciągała burza. Widać było wyraźnie, jak gwałtownie załamuje się pogoda. Była późna pora. Za 2 godziny miało być już ciemno, a w kopule szczytowej tutaj widać było poręczówki, które dosłownie fruwały na wietrze, który szalał w tych skałkach. Ja nie chciałem biwakować na wysokości w zimie bez sprzętu. Powiedziałem, że schodzę i to zameldowałem do bazy. A Maciej powiedział, a ja pójdę jeszcze kawałek, jeszcze spróbuję. Tak dokładnie powiedział. Wydrukowałem tę datę tutaj po to, żeby wskazać na niesłychaną koincydencję zdarzeń. Dokładnie tego dnia, 25 lat później, 2013, gdzieś w tym rejonie Maciej Berbeka umarł. Tymczasem ja zszedłem do namiotu i wtedy runęła na ten nasz biwak burza. W tym samym mniej więcej czasie Berbeka dochodził do przedwierzchołka, o czym nie wiedział. Myślał, że dochodzi do szczytu. Jak później opowiadał, zobaczył, że wszędzie dookoła teren się obniża, bo tak faktycznie jest. Ale my poszliśmy na tę górę najwyraźniej, jak dwaj idioci, bo nie znaliśmy dokładnie topografii. Chociaż Krzysiek Wielicki był tam wcześniej, mógł nam wytłumaczyć, że najpierw trzeba wejść, potem zejść, potem podejść, potem z powrotem odbyć tę gehennę jeszcze raz. Myśmy tego, to był sponton, Krzyśka nie było wtedy w bazie, był na górze na K2, poszliśmy. Pewnie milcząco zakładaliśmy, że szczyt widać, że jak się wejdzie na najwyższy punkt, to już nie ma wyższego i że łatwo będzie to. Nie przyszło nam to do głowy. Ja nie pamiętam, żebyśmy w ogóle dyskutowali, jak wygląda wejście na szczyt. A tymczasem tu jest przedwierzchołek, a tu jest główny szczyt. I ta co najmniej godzinna grań pomiędzy nimi. I to obniżenie cholerne. W 2013 roku pierwszy atak szczytowy się nie udał. I ta fotografia, bodaj jedna z ostatnich wykonanych w Berbece, wygląda właśnie tak. Dopiero drugi atak się udał. Ale my możemy sobie wyobrazić, że Berbeka po tym, jak myśmy się pożegnali, walczył w czasie zejścia granią ponad 25 godzin. Bo najpierw musiał zabiwakować w skałach pod szczytem Rocky Summit, a później 20 godzin schodził w dół do nieodległego w końcu namiotu, w którym ja na niego czekałem. Przy czym warunki były takie, że po pierwsze było zero widoczności, a huragan był o takiej sile, że ja naprawdę opisałem to zresztą w książce. Pierwszy, jedyny raz w życiu byłem pewien, że umrę, bo za chwilę wicher oderwie mnie z tym namiotem od podłoża. I niechybnie by tak było, gdyby któreś z uch namiotu pękło i puściło. Maciej dotarł do namiotu, w którym ja na niego czekałem, trochę przez przypadek, dlatego że wołał i dlatego że ja to wołanie usłyszałem mimo tego huku potwornego, który tam panował. Pierwszy raz usłyszałem, ale go nie widziałem. Drugi raz usłyszałem, poświeciłem, dotarł. Dość długo zajmuje opis tego zdarzenia w książce, więc już nie ma właściwie o czym mówić. Wtedy mieliśmy już radio, ale jak to zwykle w takich momentach nie mieliśmy ani picia, ani gazu, ani właściwie żarcia. 1 litr płynu trzymałem w śpiworze z myślą o tym, że on wróci, albo ewentualnie dla siebie nazajutrz, gdybym miał schodzić, bo byłem właściwie pewien, że on nie żyje. W tym namiocie, rozbitym na wysokości 6000 metrów, a przyniesionym przez 3 kolegów Krzyśka Wielickiego, gardziela i falkę, przebiwakowaliśmy w czasie zejścia, gdyż w dolnych partiach tych 3 kolegów pomagało nam później nazajutrz zejść. Jednak pierwsze godziny, jakie z
spędziliśmy w tej zamieci, w tej burzy, tam na początku naszego zejścia, to był koszmar. Widoczności nie było żadnej. Ja odnajdowałem drogę tylko właściwie intuicyjnie, odszukując jakieś zapamiętane drobne punkty typu hak wbity w skałę, typu kamień gdzieś leżący, typu jakaś pętelka wtopiona w lód. Nie było nic widać, a pierwszy moment po wyjściu z namiotu był tak dramatyczny, że żeby się przyzwyczaić do tego naporu wiatru, musiałem przez dłuższą chwilę klęczeć na kolanie, przytrzymując się czekana wbitego w śnieg. Berbeka był wyczerpany i odmrożony, ale ja dzięki temu, że nie poszedłem tam w górę, zachowałem dobrą formę i jakoś pomału, krok za krokiem, coraz niżej udało nam się dotrzeć do wysokości 6500 metrów. Tam już chmury były wyżej, wiatr oczywiście znacznie słabszy, no i ten tlen, którego tam było znacznie więcej. A w tym czasie koledzy podeszli od dołu, przynieśli termosy, herbaty. Razem po tym biwaku na 6000 metrów zeszliśmy na poziom lodowca. Tam każdy, kto wtedy jeszcze żywy w bazie przebywał, wyszedł nam na powitanie, tragarze, koledzy, lwy bazowe. Ci, którzy od wielu, niektórzy tygodni siedzieli w bazie, już nigdzie nie chodzili, przybiegli tam pod Broadpeak, żeby fetować zwycięstwo. Wejście na Broadpeak po raz pierwszy w zimie. Tylko że w czasie tego biwaku tam na 6000, stłoczeni w namiocie, ja po raz pierwszy od Krzyśka usłyszałem, że Berbeka nie był na głównym wierzchołku, tylko na przedwierzchołku. A on, przekonany o tym, że był na tym wierzchołku, nawet radował się w którymś momencie, że no byłem, ale cholera, zapomniałem kamienia zabrać ze szczytu. I wtedy utkwiło mi to w pamięci na zawsze. Krzysiek klepnął mnie tak łokciem w bok i do ucha wyszeptał: widzisz, mówiłem ci, na głównym wierzchołku nie ma kamieni. Zeszliśmy na dół. Tragarze zawiesili Maćkowi na szyi taki naszyjnik z banknotów jednorupiowych, którym fetuje się bohaterów i zwycięzców albo młodożeńców. Berbeka wsiadł do helikoptera z powodu odmrożeń i odleciał. Odleciał przekonany, że był na głównym wierzchołku. A w tym samym czasie Andrzej Zawada puścił w świat wiadomość, że Broadpeak po raz pierwszy w zimie padł. I później ci, którzy byli na Broadpeaku, tych trzech i ja, i jeszcze kilkoro trekkersów kanadyjskich, myśmy schodzili na piechotę jako jedyni 10 dni w śniegu po pachy. A w tym czasie koledzy latali helikopterami wojskowymi nad naszymi głowami i nawet się cieszyli, że podobno widzieli nas, jak myśmy tam brnęli po tym śniegu. Berbeka za wejście na szczyt zapłacił bardzo tanio. Pół palucha u jednej nogi to darmocha. Ale dlaczego tak się złożyło, że ani Krzysztof, ani Mirek Gardziel, ani Falko, ani ja, dlaczego nikt inny, tylko my, mając w nogach i w mięśniach ten Broadpeak, nie dostąpiliśmy zaszczytu latania, cała reszta lwów bazowych poleciała, tego się nie dowiem, nie wiem. Myśmy schodzili, żegnaliśmy się optycznie przynajmniej z Broadpeakiem. Nie przyszłoby mi do głowy, że 25 lat później może jeszcze ten temat w ogóle do mnie wrócić. Te lwy Baltoro dzięki tragarzom, którzy nieśli nam ładunki, dzięki temu, że oni znali drogę, dzięki nim w ogóle mogliśmy wrócić do rzeczywistości. John Tinker był później na Everestie, Falco zginął na Everestie, Gardziel zginął na Everestie. Farman, kucharz, zawsze miał dla mnie kawałek dobrego haszyszu, dzięki któremu dobrze wytrzymywał 3 miesiące pobytu pod K2 w zimie.
wróciliśmy do Rawalpindia, tam bankiety, rauty, ambasady, dziennikarze i sława. Broad Peak zdobyty po raz pierwszy w zimie. Cała wyprawa wie, a Berbeka nie wie, że nie był na szczycie. Nikt mu nie powiedział. Dlaczego? Zawada nie powiedział, bo świat zawiadomił, że był Broad Peak zdobyty. Jak Zawada nie powiedział, no to kto miał mu powiedzieć? Ja? On? Ty? Nikt nie powiedział. Po powrocie do kraju, po tych wszystkich, jak powiadam, rautach, bankietach, były medale, a jeszcze w Islamabadzie oczywiście Ziaul Haq nas ponownie przyjmował. Zawada, fotografie, shake handy, co tylko można sobie wyobrazić, laleczki. Wracamy do kraju, tam medale dla Zawady i dla Maćka, a Maciek dalej nie wie. Po 3 miesiącach na prośbę redaktora Taterniczka Krzyśka Barana napisałem artykuł o tym, jak wyglądało nasze wejście na szczyt. I w końcowym akapicie napisałem, że w rzeczywistości Berbeka był na przedwierzchołku. No i to wywołało burzę w środowisku. Berbeka obraził się na Zawadę, Zawada obraził się na mnie. Dzięki temu w Taterniku raport o wyprawie na Broad Peak zawiera cały szereg obraźliwych dla mnie sformułowań. I tak przez wiele miesięcy taka nieprzyjemna atmosfera w naszym środowisku panowała. Podobno w Zakopanem ten Jów groził pozbawieniem mnie męskości, gdybym się tylko pojawił w Zakopanem, a mordobiciem to już na pewno. I tak to wyglądało, bo dopiero wtedy Berbeka się dowiedział. Później nam to minęło. Zawada znowu się zaprzyjaźnił ze mną, a ja z Zawadą, czego najlepszym dowodem było to, że był honorowym liderem moich spotkań GIA aż do roku 99 włącznie. To, że Berbeka nie miał do mnie urazy, chociaż w ogóle nie powinien był ewentualnie mieć, ale że również do mnie nie miał urazy, to świadczyło, że był uczestnikiem tych moich spotkań, bo gdyby mnie nie lubił, to by chyba jednak nie przyjechał. A dlaczego Andrzej dopuścił się, jakby nie było, kłamstwa, którego my alpiniści zawsze unikamy, bo w naszym sporcie nie ma sędziów, nie ma stadionów, opieramy się na zaufaniu i na deklaracji. Byłem, to byłem, nie byłem, to nie byłem, a jak byłem 2 metry od szczytu, to byłem 2 metry od szczytu. Nie wiem, Zawada nie żyje, ja go o to nigdy nie pytałem, ale mam prywatną teorię na ten temat, że wewnętrzny jego psychologiczny nacisk na siebie był spowodowany tym, że wyprawa była bardzo droga, bardzo medialnie, jak na tamte lata, rozdmuchana. Kosztowała być może pół, być może milion dolarów. Słyszałem obie wartości, to od samego Andrzeja. Nie wiem, jak było naprawdę, na pewno kosztowało to mnóstwo pieniędzy. I być może on puścił taką niedokładną informację, a świat odebrał ją dokładnie i on tego nigdy nie wyprostował. I im bardziej tygodnie upływały, tym trudniej było z tego się wykręcić, a w końcu już nie dało się wykręcić. I doszło do tego, do czego doszło. 25 lat później PHZ zorganizował zimową wyprawę na Broad Peak i Krzysiek zasugerował Maćkowi, żeby pojechał, i ten pojechał. Być może w tej chwili po faktach łatwo powiedzieć, można by mówić, że nie powinien był pojechać. Może lepiej było wziąć Berbekę, wziąć mnie, wziąć jeszcze jakieś niedobitki z tamtej wyprawy i zrobić film. Ale film nie na szczycie, ani nawet wysoko na zboczach, tylko gdzieś tam w Serakach i zrobić taki fajny filmik. To Alistair Lee by to pewnie dobrze zrobił, albo któryś z tych innych sławnych reżyserów. Byłby to ciekawy film o tym, jak 25 lat później emeryci są na Broad Peaku w zimie. Ale Maciej chciał być na tym szczycie
fizycznie, tylko że miał już 59 lat i no i tak, jak było, to wiecie. Pokazuję tu zdjęcia od Adama, zapożyczone po to, żeby pokazać tylko, że jak się jest na przedwierzchołku, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić, to tak wygląda wierzchołek. Kiedy się jest na wierzchołku, to tak on wygląda. Firn nie ma kamieni. Nie można z niego wziąć kamieni na pamiątkę, tak jak to się czyni na innych wierzchołkach. Kiedy się jest na szczycie, widać przedwierzchołek, widać Broad Peak Middle, to na tej grani gdzieś tu prawdopodobnie Lina i Bogdan Nowaczyk polecieli prawdopodobnie do Chin. Prawdopodobnie chłopaki byli tylko tutaj, a nie tu, co ewidentnie widać, że tu kawałeczek dalej jest troszeczkę wyżej. I do dzisiaj Roman Beba, który brał udział w tej wyprawie, twierdzi, że chłopaki nie byli na głównym szczycie, na najwyższym punkcie, tylko na odrobinę niższym, co jest prawdopodobne, szczerze mówiąc. Widać K2 i widać najgorsze, to jak głęboko, chociaż to tylko kilkadziesiąt metrów, trzeba zejść po to, by później musieć podejść na przedwierzchołek, z którego dopiero można zacząć schodzić na przełęcz i dalej do namiotu. I to jest ta pułapka Broad Peaku, którą każdy może przetrenować, jeżeli pojedzie do Morskiego Oka w zimie, zrobi jakąś dłuższą, trudniejszą turę i później musi 30 metrów na poziom podwórka pod schroniskiem wyjść z poziomu jeziora. I wtedy dopiero człowiek czuje, co to znaczy kilkadziesiąt metrów podejścia, kiedy się jest wyczerpanym. A cóż dopiero mówić o zimie, o tych temperaturach, o tym wyczerpaniu i o tym niedoborze tlenu, bo to niedobór tlenu długotrwały zabija ludzi tam na wysokości. Jak to ciężko wygląda, świadczy fakt Małka, który z biwaku na 7 tysięcy z hakiem próbował podejść w kierunku domniemanego jeszcze schodzącego berbeki, zrobił 30 metrów w ciągu godziny. O tym, że na szczycie było czterech, to wiecie, że dwóch zginęło w zejściu, to wiecie. Dramat rozegrał się gdzieś tu. Gdzieś tu spoczywa Kowalski, gdzieś tu najprawdopodobniej Berbeka, jeżeli nie poleciał dalej. I to tyle, można by powiedzieć, gdyby nie to, że jak zwykle każda dramatyczna historia ma jeszcze ciąg dalszy. Ta fotografia wykonana w roku 1989, jak rzadko która fotografia na świecie, pokazuje nieuchronność śmierci w górach. Nieuchronność. Czterech gości: Andrzej Marciniak, Gary Ball, Rob Hall i Arthur Heiser. W tle najwyższa góra świata i pokazywana już wcześniej grań zachodnia. Tu jest przełęcz Lola. Ta grań zachodnia w roku 1989 poddała się wyprawie Chrobaka. I po szczęśliwym zejściu z góry i później z przełęczy Lola sześciu chłopaków musiało tylko podejść na Kumbut C po to, żeby wrócić do bazy, już do namiotów. Tylko że z Kumbut C polecieli w malutkiej lawinie i pięciu zginęło, a ten jeden przeżył. I wtedy Artur, wiedząc o tym, że on oślepiony siedzi na przełęczy Lola w namiocie i jest jak pijane dziecko we mgle, nie ma żadnego ruchu, w ciągu dwóch dób zorganizował wyprawę ratunkową, objechał pół świata dookoła, podjechał pod górę, podbiegli szybko, w dwie doby byli u niego i go uratowali. Marciniak później pojechał jeszcze na Annapurnę, a potem miał długą przerwę. Gary Ball umarł z powodu choroby wysokościowej na Daulagiri w roku 96 albo 7, już nie pamiętam. Andrzej Marciniak zginął w Tatrach, przywalony olbrzymim blokiem. Rob Hall
umarł z wyczerpania na grani Everestu, tutaj niewidocznej, w roku 96, w załamaniu pogody. A Arthur Heiser, jak wiadomo, zginął w tym roku, w lipcu, na Gaszerbrumie pierwszym. Arthur kontynuował program PHZ. W ramach tego programu zdobyto w zimie 2 ośmiotysięczniki po raz pierwszy. Gaszerbrum pierwszy i Broad Peak. Ale symbolicznie jego śmierć zamknęła ten program i spowodowała burzę medialną, o której słyszeliście. I to jest właściwie ode mnie na dzisiaj tyle, bo po pierwsze time is running, panie prezydencie, a po drugie zwyciężyć znaczy przeżyć. Dziękuję. No właśnie, tu od razu się nasuwa pierwsze pytanie. Czy łatwo jest się wycofać? Czy łatwo jest się wycofać, czy... No właśnie. Ja mogę tylko mówić o sobie. Ja, to widać po kapowniku wspinaczkowym, mam o wiele więcej odwrotów niż wejść. Czyli odpowiedź, że tak, łatwo. Czyli zdecydowanie życie ponad wszystko, nie zdobycie szczytu, tylko życie. Myślę, że każdy tak uważa, tylko jak przychodzi co do czego, to... Czasem ludziom się wydaje, że jeszcze mogą, a w pewnym momencie okazuje się, że już nie mogą. Już się nam tak dramatycznie zrobiło. Niech państwo myślą też nad pytaniami. Ja zapytam, a kto był twoim górskim guru? Czy była taka osoba, na której się wzorowałeś, na którą zwracałeś jak uwagę? Jak zaczynałem w Skałeczkach, to takim małym guru był Marek Kęsicki, ale potem bardzo szybko jakoś guru mi zniknęło, nie miałem... Nikogo, kogo bym podziwiał, no oczywiście Bonatiego, oczywiście Cassina czy Hilarego, ale to tak jakby bogów jakiś podziwiał. Nie, fizycznie nie miałem mentorów. Bardzo dużo powiedziałeś w prezentacji o przyjaźni, o tym, o wspólnych wyprawach, o wspólnych biwakach, o tym, co się tam działo. Czy te przyjaźnie przetrwały próbę czasu, przyjaźnie Orliny? W moim przypadku tak, chociaż znam przykłady, że ludzie, którzy byli wielokrotnie na wyprawach, później z jakichś powodów, niekiedy finansowych, niekiedy innych, rozchodzili się życiowo. I akurat mój najlepszy partner wspinaczkowy, najdłuższy stażowo, Karolczak, jest moim przyjacielem do dziś i świetnie się rozumiemy, chociaż nieczęsto spotykamy. Być może też dlatego, że on dawno temu mądrze uczynił i skończył z alpinizmem. Tu mam takie pytanie. Byłeś liderem zawodów wspinaczkowych w latach 70. I chcielibyśmy coś usłyszeć. Jak wyglądały wtedy te przyjaźnie, jak wyglądają te przyjaźnie może dzisiaj? Czy liczył się bardziej sport, czy bardziej sport liczy się dzisiaj? I no, jak to oceniasz? Jak to wyglądało w tamtych czasach, w czasach komunistycznych? Myśmy, tu komunizm nie ma nic do rzeczy. Nawet powiedziałbym, że wtedy te lata były o tyle dobre, że jak się kupiło za 10 dolarów w Peweksie spodnie, rifle, jak to mówią Czesi, rifle, to można było za te 10 dolarów później kupić 30 albo 40 szampanów tych, sowiecko je i gristo je, one kosztowały 4 ruble 18 kopiejek, więc myśmy się odżywiali właśnie tym. I nie trenowaliśmy w sensie takim, jak to dzisiaj, biegi i te rzeczy, tylko przywiązywaliśmy się do liny i chodzili po skale w górę i w dół, w górę i w dół, w górę i w dół. Ja biegania nienawidziłem, nienawidzę i nigdy nie polubię. Ale chyba, że w pionie, no tak. Czy uważasz, że powinniśmy moralnie oceniać kolegów z wypraw? Po takich wyprawach, na przykład Broad Peak? Na pewno nie powinni czynić tego ludzie, którzy nie mają pojęcia o przedmiocie, czyli nie byli na 8000 metrów, a zwłaszcza w zimie, bo wbrew temu, co niektórzy uważają, że moralnie można oceniać każdego i z każdego poziomu, ja uważam, że nie, bo
to, jak się tam zachowujemy na górze, to nie jest niemoralne. Tam zdarzają się różne sytuacje, których się nie da przenieść tu na ziemię i ocenić. Jeżeli się tego nie przeżyje, to się tego nie pojmie nigdy. A czy według ciebie himalaiści mają wielkie ego? No muszą mieć wielkie ego, bo jakby nie mieli wielkiego ego, to by nie byli tymi ludźmi, którzy tam działają. Ale myślę, że w tym ego też bardzo wiele empatii można zmieścić, bo takie sytuacje jak chociażby nasza na Daulagiri, kiedy porzuciliśmy górę, nawet nie było takiego pomysłu, żeby kontynuować, żeby coś kombinować, może on poczeka, a my wejdziemy, potem go zabierzemy w zejściu. Mówię tu o konkretach. To nikomu do głowy nie przyszło, po prostu brało się kolegę Denata i się go znosiło, nawet nie mając na myśli, że się go ratuje, bo to było naturalne. Na ile tu przytłamszone ego można znaleźć, a na ile empatia, na ile po prostu zwyczajną koleżeńskość bez żadnych wielkich liter, no to nie wiem. To było normalne. Tak jak słyszałem, że kilka lat temu takie sytuacje, jak Rysiu miał na Aconcagule, że klient mu osłabł na szczycie i nie mógł zejść i nikt nie chciał mu pomóc, żeby go kawałeczek prowadzić, to wtedy chyba były niemożliwe. A w tej chwili czytam, słyszę, piszą na portalach, że tłum wali na wierzchołek najwyższej góry, obok ktoś umiera i nikt się nawet nie zatrzymuje, bo przecież on zapłacił 55 tysięcy dolarów. No to on nie ma czasu, on musi. Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale tak mi się wydaje, a w tej chwili to ja na szczęście już nie mam z tym do czynienia. Jak wygląda życie na trochę takiej himalajskiej emeryturze, jeśli można tak powiedzieć? Świetne, uwielbienie tłumów, książki. A jakie pieniądze? Okej, ode mnie tyle. Dziękuję bardzo, ale wiem, że Państwo macie jakieś pytania, także bardzo proszę, to będziemy podawać mikrofon. I żebyście byli Państwo widoczni, to można podnieść rękę w górę. Kto? To małe pomieszczenie. Jest pytanie, jest pytanie, proszę. Głośno. Ja mam pytanie takie. Media donoszą, że nowy koordynator PHZ-u chce stworzyć radę programową i podobno jako jeden z autorytetów ma pan dołączyć do tej rady. Jeśli by się tak stało, czy ma pan jakąś wizję tego, jak powinno to wyglądać teraz? Tak. Dwa czy trzy dni temu rozmawialiśmy z Januszem Majerem na ten temat i ja się zgodziłem na nieformalną taką jego prośbę i myślę, że to jakoś niebawem się zacznie dziać i ja tego bym osobiście nie nazywał PHZ-em już, bo ta nazwa jest już nieadekwatna i niepotrzebna. Ja bym chętnie, mówię to po raz pierwszy publicznie, bo zresztą przyszło mi to do głowy wczoraj, nazwałbym ten projekt Polski Himalajzm Sportowy albo Wyczynowy. Bo niekoniecznie ci nasi młodzi potomkowie musieliby jeździć w zimie, niekoniecznie na ośmiotysięczniki, chociaż i w zimie, i na ośmiotysięczniki pewnie i tak będą jeździć, bo powiedziałem, że jeszcze kilka jest do zdobycia w ramach wierzchołków pobocznych, chociażby Kanchenjunga Południowa, Kanchenjunga Środkowa, Yalunkang, to są góry, które mają po 8,5 km wysokości, potężne szczyty. Warto by je zdobyć w zimie, ale można też powtarzać wejścia zimowe innymi drogami niż do tej pory. Można próbować wytyczać nowe drogi nawet w zimie, to już byłby hardkor zupełny. A nade wszystko w Karakorum można odnaleźć mnóstwo dziewiczych gór, trudnych technicznie, odległych. I tu można pokazywać lwi pazur i to, jak Polak potrafi. I ja chętnie bym widział, żeby kolejne pokolenia właśnie w takim kierunku szły, niekoniecznie, a w żadnym wypadku, żeby jeździły na ośmiotysięczniki, choćby najwyższe, normalnymi drogami i wydeptanymi ścieżkami po poręczówkach i broń Boże przy użyciu tlenu albo szerpów. A czy
czy jest jeszcze jakakolwiek szansa na to, żeby, nie wiem, wrócić do pomysłu kobiecych wejść w ramach tego programu? Wątpię, bo ja mało tych kobiet widzę. Mężczyzn mamy niewielu, a kobiet to już takich, które by to mogły robić, to póki co nie ma, bo może dwie, trzy bym wymienił, a tak na szybko, ale sprawa otwarta, jak pojawią się pieniądze, to i pojawią się być może chętne kobiety. Jeszcze takie słówko szepne organizacyjne. Za 9 minut kończy nam się transmisja na żywo, także powoli będziemy się żegnać z osobami, które oglądają nas na komputerach, na telewizorach. To tylko takie przypomnienie, więc bardzo tym osobom dziękuję. Chcielibyśmy, żeby było was jeszcze może trochę więcej. I wracamy do pytań. Ktoś ma pytania jeszcze? No słuchajcie, wstydźcie się.